Tam. Poli jest tam. Poli jest tam. Tam, tam. Coraz bardziej ją widać. Słuchajcie. No, mamy pewną hipotezę. Jesteśmy nienormalni. Byliśmy nienormalni, jesteśmy i chyba dzisiaj po tym filmie stwierdzicie jednoznacznie, że jesteśmy nienormalni jeszcze bardziej i nie ma dla nas ratunku. Tak, pragniemy przedstawić właśnie wam kilka punktów, które poprą tą hipotezę, żeby przerodziła się w tezę. Słuchajcie, pytacie się, co się dzieje na Poli. Tydzień temu mieliśmy event u nas tutaj, przy Poli, co nie wszyscy mogli tu dotrzeć. My jak zwykle obiecujemy, że będziemy was informować, co się dzieje na bieżąco. Niestety tych obietnic nie realizujemy z różnych przyczyn i chyba rozumiecie, znaczy z jednej z jakich. Przyczyny, tak naprawdę. No, ale powoli dzieje się tutaj coraz lepiej. Poli odsłoniła się kilka dni temu. Tak, nastąpiła wielka odsłona. I... Więc pokażemy wam, co tutaj się wyprawia. No więc jak widzicie, kadłuby już są pomalowane, mają kilka poprawek do zrobienia jeszcze, skrzydła są jeszcze do pociągnięcia. No i właśnie rozmawialiśmy o tym, żeby w przyszłym tygodniu machnąć dół cały. Jakąś tam linię teoretyczną mamy, wody, więc trzeba będzie dzisiaj, jutro z laserem tutaj poganiać i odkreślić ładną kreskę taką. Mam nadzieję, że trafię z tym. Ale poczekajcie, bo Bartek wszedł bardzo w szczegóły, a potem tak, ja mówię od ogółu do szczegółu. Słuchajcie, jest początek września. Pytacie się, kiedy się wodujemy, kiedy koniec, czy my wyjedziemy. Na naszym evencie Bartek wziął grupkę wytrwałych na wycieczkę po Poli. I ja przyznaję, widziałam te przerażone oczy po powrocie z tych wycieczek. Czekałam przy straganie cierpliwie i niestety jakby przyjmowałam wszystko na klatę. Widziałam te oczy, te spojrzenia. Załamane oczy. I co mogę tylko powiedzieć? Jest wrzesień, tak, wyjeżdżamy w październiku i nie ma opcji. Tak, wygląda to słabo. Tak, przed nami kupa jeszcze roboty, ale damy radę. Dlaczego? Bo co? Bo we wrześniu... Tego może nie widać, ale w międzyczasie na różnych warsztatach, w różnych firmach bardzo wiele się działo. I teraz nagle we wrześniu to wszystko się tu zjeżdża i będzie montowane. To tak właśnie jest śmiesznie z takimi remontami, że wiele rzeczy dzieje się na zewnątrz i nagle ciach, tak. Klocki się układają, tak? Więc te klocki właśnie dokładnie w tym miesiącu będziemy układać. Jak możecie sobie wyobrazić, po prostu wszelkie instalacje praktycznie będą miały miejsce we wrześniu. Oczywiście to jest super, bo jest to do zrealizowania, ale oczywiście generuje nam to wewnętrzną motywację, adrenalinę, gigantyczny stres, który czasami nie pozwala nam w nocy spać i każdego dnia nasze życie to sinusoida osobowości. Dzisiaj jak się czujesz, kochanie? Nie, od paru dni jest dobrze, od paru dni napieram ostro i medytowaliśmy. Medytowaliśmy do przodu, no. Skontaktowaliśmy się z wielkim strachem i ten wielki składami strach. Pod nogami. Tak, i składami pod nogami, usunęliśmy kłody i po prostu napylamy do przodu, nie? No tak, bo generalnie przyznajemy, że codziennie są różne kłody, albo coś się zazębia, albo coś się opóźnia. Albo pogoda nam psuje coś. Tak, tak, no, i to teraz... jest naprawdę, i wiemy o tym, że przez najbliższe kilka tygodni tak będzie, ale po prostu medytowaliśmy nad tym, żeby mimo tego po prostu nie dawać się ponieść takiej fali paniki i strachu. Żeby zachować spokój, żeby iść po swojemu do przodu i tyle. I po prostu... No, no dobrze, to trochę to wstępu, trochę medytacji. Tam jeszcze tutaj mam nadzieję, że będzie nas słychać, bo w naszej bakiście siedzi Renia, która dzisiaj szlifuje. I maluje. I maluje. A my wam pokażemy, co międzyczasie, co się tu dzieje pod Poli, bo w międzyczasie... Tak, no tutaj, tak jak Bartek już wspomniał, kadłuby są gotowe do położenia podkładu, antyfoulingu, czyli tej farby antyporostowej. Czyli to, co następuje poniżej tej linii, tak? Czyli wszystko to, co jest poniżej tej linii, jest z założenia w wodzie i musi być położona na to specjalna farba, która powoduje, że glony nie obrastają. No bo łódka, która obrasta w lony, po prostu jest ciężka do utrzymania. Takie szczegóły, no nie wiem, czy wchodzi w ogóle w takie szczegóły, ale na przykład to już wszystko mamy powyprowadzane, także teraz musimy tylko wkręcić przejścia nowe burtowe. Co mamy, to jest batek? To są zawory, tak? To są zawory, które pobierają wodę i wyrzucają wodę w różnych miejscach. Tu jest jeden akurat, ale tam są jeszcze trzy i jeszcze czwarty w jednym miejscu, więc to wszystko musieliśmy poukładać. Bo to też nie jest taka sprawa, że tylko wycina się otwór, ciach, do widzenia. Nie? To jak widzicie tutaj, to jest troszeczkę zabawy, bo trzeba to odpowiednim kształtem wyprowadzić i później jeszcze zabezpieczyć tą taką białą farbą epoksydową,
żeby tutaj nigdy nie mogła wsiąknąć woda, nie? No. Ale, żeby było jasne, nasz kadłub już powoli świeci. Tak. Nie wiem, czy to widać. Widać mnie tutaj. A co będzie jeszcze się dzisiaj działo? A dzisiaj przyjeżdża ekipa, która będzie kleić folię i różne ładne rzeczy, także zrobimy timelapse'a z tego. Tutaj, słuchajcie, powoli szykujemy nasze rzeczy do tej wyprzedaży. Z tą wyprzedażą, no niestety, zapowiadaliśmy często już, że ona będzie wcześniej ogłoszona z technicznymi rzeczami, ale niestety no jest tak, że do końca sami nie wiemy, co chcemy sprzedać, bo tak, niektóre rzeczy jednak jeszcze... My tu bardzo dużo takiego recyklingu robimy, nie? Bardzo, bardzo dużo, bo i meble są produkowane ze starych elementów i ja też wszystkie kable, które dobrze wyglądają, przecinam, sprawdzam, jak miecz jest w porządku, to jadę na starych kablach, bo to jednak wszystko mega kosztuje, jak się nowe kupuje. Takie kluczowe, super ważne rzeczy zrobiłem, kupiłem nowe kable, zaraz wam zresztą pokażę, muszę się pochwalić swoją instalacją akumulatorów, bo to jest show w papcie. No ale słuchajcie, bardzo tutaj dużo ciekawych rzeczy, już tutaj jest mój piekarnik z funkcją parową. Tutaj już leży, to jest wykładzina do naszej kuchni, tam już od 2 tygodni czeka na nas super cudowny boho dywan, który po prostu niedługo już zobaczycie. O, coś takiego. No to nie będzie widać, ale to będzie też miła zachęta, żeby oglądać nas dalej. Tak. Tu jest stary kran. Który? To jest ojej. Z lewej łazienki. To jest lewa łazienka. O, popatrzmy, zbliżenie. To w ogóle demolka. Demolka totalna. Okay. Demolka. Tak. Zapraszam Państwa, jakby ktoś chciał kibelek. Oba działają, oba oddajemy, sprzedajemy. Tak, o, kibelki, awasy. Tutaj jest wiele rzeczy do oddania, do sprzedania. Czyli tak, mamy butle gazowe. Ten wiatrak na jest do indukcję, sprzedania. Tak, wiatrak. Mamy tutaj co? Jest zamrażarka i lodówka, które cały czas działają. Też idą. Nic im nie jest. Idą. Także dzieje się. Tutaj mamy wstawiony sail drive, to jest ten. To jest ta przekładnia taka, która powoduje, że napęd leci tak, tutaj zębatki i tak, nie? I tutaj się zakłada śrubę. Więc mamy już założony sail drive od Volvo, no, od starego, nowego Volvo. Wykopany jest grób. Pan się na tym nie zna, że mamy wykopany grób. Nie muszę, ja jestem jak prawdziwy dziennikarz. Gówno o tym wiem, ale dużo gadam. A dobrze gada, gadane ma dobre. Cześć. Cześć Saszka. No. Gadane masz. A tu jest tak, wygrupany, jak to Ania powiedziała, grób, który służy do tego, żeby wkładać i wyciągać ster bez podnoszenia całej łódki. Tak. Tutaj już jest super, zaczyna się robić jak u ludzi. Może to nie wygląda jak u ludzi, ale to jest tak naprawdę dobrze zorganizowane, bo mamy po prostu kubki różnych materiałów. Właśnie, zamiast kupować nowe węże, wszystko nowe i tak dalej, to mamy tutaj na przykład kubkę węży, tam mamy kubkę kątowników, aluminium, rur z włókna węglowego, tam mamy znowu stosy elementów z przekładki, czyli tam to z tego, co jest łódka zrobiona, czyli jak potrzebujemy gdzieś jakieś elementy, to sobie stąd bierzemy, przycinamy, przyklejamy lub zakładamy tam, gdzie potrzeba, więc to tak naprawdę może wygląda trochę jak szał w papciach, ale tak naprawdę jest to całkiem fajnie zorganizowane i idziemy z tym do przodu. No dobra, to dobra, co? To idziemy jesteśmy dalej, tak? Jesteśmy czyli ster już tu wisiał, tylko żeśmy go wyciągnęli, bo chcieliśmy tylko sprawdzić, czy wszystko jest na miejscu. Wszystkie podkładki, łożyska i tak dalej, czy wszystko działa, więc sprawdziliśmy, wszystko działa. Poszedł jeszcze z powrotem na warsztat, bo jest malowany i jeszcze szlifowany. Co dalej? Tutaj te przestrzenie, czyli te na skrzydłach, to i od przodu, to będzie normalnie zwałka już malowana, już nie będziemy budować żadnych namiotów ani nic takiego. Ale już jest wyrównane, już jest zaszpachlowane, także generalnie jest gotowe podmalowanie w tym momencie, jest zeszlifowane. Także to są te przestrzenie. Tu jeszcze będzie dokończana polerka tego lakieru, żeby był taki ładny, jak jest teraz na głównym dziobie. Co dalej? No i co, tu jesteśmy w części podwodnej, właściwie wszystko, no to jest... W części podwodnej tak, no i aha. Co jeszcze tutaj będzie? Światełka. A, światełka. Gadamy o światełkach? Poszalejemy. Czy to już jest taka burżuazja, że lepiej nie gadać? Mała niespodzianka. Dobra, mała niespodzianka. No jakby to powiedzieć... W całym tym remoncie muszą być jakieś wisienki na torcie. Jest wisienka na torcie. Uważaj, kochanie, bo ty masz naprawdę, staniesz, Bartek jest po prostu, stoi właśnie pod tym i zajdzie cię walnie. Właśnie coś mi miziało pod tym. Chcesz powiedzieć, co się wydarzyło kilka dni temu w markecie budowlanym? Słuchajcie, ja mam taki talent. Poszedłem po kątownik, bo robimy takie fajne ramy na łóżkach, zresztą zaraz pokażemy. To zresztą jeden z takich naszych wolontariuszy nam tutaj składa, fajny taki stolarz, Mikołaj. I
i poszedłem po kątowniki, żeby to wszystko poskładać do kupy. I słuchajcie, oczywiście... Aluminiowe. Oczywiście Dawidowski MacGyver musiał przyświrować, więc chwycił chwycił kątownik aluminiowy i tak go spuściłem, żeby sobie tak ładnie poleciał i mówię, chwycę go akurat nad podłogą, nie? Nad podłogą to było pół biedy, tylko że z tych całych 2 metrów kwadratowych, które mogłem trafić w podłogę, to trafiłem akurat ten 1 cm kwadratowy, który był moją nogą w sandałach. I to trafiłem w tą część, która jest nie w sandałach. No i zrobiłem sobie fajną dziurę w stopie. Wyobrazić, był to ten palec, to był pół roku temu operowany haluksowy palec, więc to Bartek to po prostu jakby... No. I nie to dobra, to jest jedna akcja. Drugiego dnia jestem tutaj i oczywiście też znowu MacGyver stwierdził, że nie chce mu się iść 3 metry, więc pociągnąłem z drugiego przedłużacza, żeby się wyrwał, żeby poleciał do mnie i żeby mógł pobiec na dziób. I co? Oczywiście z całej wielkiej przestrzeni kosmicznej, gdzie ten przedłużacz mógł polecieć, poleciał prosto w moją prawą górną jedynkę, aż mi się gwiazdki zapaliły w oczach. Och, po prostu. A lepiej nie rzekaj, więc widząc to... Więc ja po prostu normalnie... Teraz stoję tu i czuję, tak, że mnie coś mizia po tej, mówię, kurde, co to jest grane w ogóle, no? Ty i twój tato macie szczęście do walenia łbem w różne zakamarki. Talent. Więc słuchajcie, jesteśmy tutaj. Właśnie też kilka dni temu poszedł kolejny kontener, nie wiem ile tam było ton, ale mnóstwo rzeczy, ale to był materiał, śmieci, Głównie tak, już raczej nie były to rzeczy, które wyrzucaliśmy z łódki, tylko po prostu kwestie po remontowaniu. Tak, i to jeszcze cały czas były resztki jeszcze tego namiotu, który tam w styczniu nam, wiecie, zwiało tutaj do wody. Ale my je cały czas też używamy, tak, do różnych rzeczy. Ale nawet, przez co wygląda nawet, to strasznie, no ale nawet, no, nie będziemy się przejmować nawet teraz. Nawet są elementy mebli, które są użyte z tego, zbudowane. Także naprawdę używamy tu dużo, dużo rzeczy. To są wszystko elementy, tak jak wcześniej mówiłem, to są elementy zarówno wycięte z łódki, jak i wycięte z mebli. Też idą, są używane co rusz gdzieś w konstrukcji czegoś. Tutaj mamy na przykład 100 kątowników aluminiowych, które też używamy, więc no. Tak, no staramy się nie wyrzucać wszystkiego. Zdecydowanie. I używać to, pełna utylizacja. To co, na dole jest już ogarnięte, plan na dole znacie. Jest temat zamknięty chwilowo. Tak. I co, zapraszamy Was na górę. Słuchajcie, pokazujemy Wam, jak wygląda środek poli. Co prawda, jeśli stoicie, usiądźcie, bo to będzie jazda bez trzymalki. Mimo, że jeszcze nie jedziemy. To jest właśnie kolejny punkt, w którym się utwierdzicie, że jesteśmy nienormalni. Mimo, że ani nie jedziemy, ani nie płyniemy. Nauczyliśmy się przez ten rok, ale jak słuchajcie, w ogóle tak naprawdę okazało się, że nie tylko my mówimy, jedziemy, jakie płyniemy. Ale obawiam się, że to my byliśmy prowodyrem zmiany. Nie, to są po prostu nasi znajomi żeglarze, spoko. Tak? Okay. Tak. To nie jest tak, że to tylko my, tak. No. Dobra. Nie polecam Wam wchodzenia po drabinie jedną ręką. Trzymając jeszcze tablet i telefony. Ale cóż, czego się nie robi dla filmu. Okej. Okay. Dobra. Jesteśmy na pokładzie poli i tutaj już za 6 tygodni będzie idealnie. Tak jest. Wierzcie lub nie wierzcie w to, ale tak będzie. To już się dzieje. Tu już jest równane wszystko pod malowanie. Tam z drugiej strony już przymierzaliśmy wszystkie nowe kabestany i tak dalej. Wszystko się zgadza, mamy dziury porobione. Kabestany to są te, przepraszam, to są te właśnie, to tam z tamtej strony, z drugiej mamy 3 elektryczne. Tutaj już wszystko pod pokładem jest zrobione. Te zewnętrzne kadłuby są w zasadzie zamknięte. To co, wejdziesz w temacie? Pokażemy? I tu zrobiliśmy nowe grodzie elegancko, więc jest fajne przejście. Oprócz tego jest eleganckie wzmocnienie kadłuba przy okazji, bo tam mieliśmy jeden problem, bo była grudź pod kątem prostym, się schodziła ze ścianą i tam pękało. Więc teraz słuchajcie, jest fajnie zrobione, bo jest takie, żeby się rozchodziły napięcia. Mało osób było w ogóle u nas w Saigonie, ale generalnie właśnie to, co zrobiliśmy teraz, to jeszcze te grodzie tutaj, bo mieliśmy wcześniej to takie... Pod kątem prostym szło. Tak, pod kątem prostym. No i tam jest foliowane, nie wiem dlaczego, ale tam do końca mamy mnóstwo miejsca do... No jest pofoliowane, bo tu było malowane i szlifowane, tak, więc chodziło o to, żeby nie zabrudzić reszty. Ale jak widzicie, jest to bardzo dużo miejsca do przechowywania, co nie znaczy, że możemy tą przestrzeń zapełnić, bo dzioby są bardzo wrażliwe na... Znaczy możemy, ale lekkimi rzeczami. Czyli tutaj gąbki, materace, takie rzeczy to były i to było wszystko w porządku. I dalej będą lekkie rzeczy. Po prostu przechowywane. Dobra. Okej. Okay. W poniedziałek przyjeżdżają szyny do solarów, więc tu będziemy też przymierzać montowanie solarów. Tu wszystkie poprawki są robione, żeby nie było żadnych takich możliwości, żeby gdzieś tutaj nam przeciekała woda do środka, do dachu. Boże, kochanie, tylko proszę Cię, bo tak, swoją... bardzo uważam, bo ja mam zdolności. Praca na krawędzi. Tu jeszcze będą wymieniane te wszystkie okna, bo boczne już są wszystkie wymienione.
Wszystkie już są nówki sztuki. Tutaj rzeczona wcześniej, pokazywałem Wam bakista, w której będzie nowa winda kotwiczna, czyli krótko mówiąc, ona wylądowała stamtąd, gdzie jest ta zielona plama. O, tutaj. I teraz będzie ładnie wychodzić tutaj na takim ślizgu. Także to Wam pokażemy, bo dzisiaj przyjeżdżają elementy właśnie te metalowe, które będziemy tutaj montować. No i to powinno w ciągu, nie wiem, tygodnia prawdopodobnie być już funkcjonować całkowicie. Bo ja właśnie zaraz Wam pokażę na dole, bo ciągnę elektrykę do tego wszystkiego. I przy okazji w ogóle super, w ogóle dzięki, bo regularnie daj mi jakieś posty na temat tego, co potrzebujemy. I właśnie parę dni temu daliśmy post o tym, że musimy przewieźć stalniarz ze mną z Białegostoku do Gdańska. I w ogóle dziękujemy za w ogóle wszelkie namiary i znalazłam naprawdę super serwis. Wystawiliśmy to i okazało się, że w godzinę ktoś wziął zlecenie. Tutaj wykroiłem taką fajną, zainstalowałem jeden ze starych, to konkretny, kolejny recykling. Zainstalowałem jeden ze starych luków tutaj w podłodze i dzięki temu mam dostęp do takiej przestrzeni, przez którą ciągnę te czarne, duże kable, które będą zasilać kotwicę. I w ogóle to bardzo fajnie wyszło, bo jest na tym samym akumulatorze, co jest ster strumieniowy, który jest tutaj pod spodem, który też już jest składany do kupy z nowych części. Co dalej? Ja tylko chciałam powiedzieć, że właśnie od tygodnia Poli jest odkryta, a za kilka dni będzie znowu zakryta. Będzie znowu zakryta na jakieś dwa tygodnie, bo żeby, że tak powiem, nie być, nie, żebyśmy nie stali się zakładnikiem wrześniowej pogody. Tamten namiot, nie tamten wiem, czy widać, namiot, o tamten, tutaj będzie postawiony po prostu na naszej kadłubie. Poli. Szef tego przedsięwzięcia, które będzie zorganizował, mówił, że ma Pani się nie martwić, to zorganizuje, więc nie będę w to wnikać, bo i tak mamy na głowie mnóstwo stresu, więc dokładnie, jakby zostawię to jemu. Ma być zrobione, tak? Tak. No i będzie. Tym tropem idziemy. Tym tropem. No, tu już te bakisty, tu nie wiem, czy pamiętacie, tu była kotwica. No to któregoś dnia wziąłem tutaj fleksę i po prostu zjechałem to wszystko na gładko i popatrzcie, już nie ma śladu po starej kotwicy. Jest po prostu biała ściana, elegancko. Przy okazji wymyśliłem, jak wentylację zrobić, przy okazji przeciągnąłem parę kabli. No i generalnie jestem mega zadowolony z tego przedsięwzięcia. Tu nie będziemy wchodzić, bo tu jest dokładnie ta sama historia, co w drugim kadłubie. Już jest wszystko zakończone. Tu mamy, wystają już kable pod solary, które jeszcze chwilowo będą musiały być zdemontowane do malowania góry. A tutaj mamy symulację tego, co się będzie działo, bo część elementów została, ale symulowaliśmy to na starych. Czyli tu, gdzie są dziury, będą kabestany, tak? Czyli tamte szare, takie dociągnięcia lin. A tu mamy, tu gdzie te prostokąty, to będą stopery, tak? Tylko czekamy jeszcze na stopery z innej firmy, bo to są te stare nasze i to jest nasz backup, w razie czego, gdyby się coś posypało. Ja jestem na miejscu, więc zapraszamy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w środku, ale właśnie zadzwonił transport. Właśnie w ogóle dziękujemy Wam, bo był super odzew na ten prośbę o zorganizowanie transportu. No i właśnie przyjechał ten transport z częściami z naszej ukochanej firmy Kocnic z Białegostoku, która tam nam właśnie skonstruowała całą masę rzeczy z nierdzewnej stali. Dobra, jest chodźmy. Pan, więc idziemy po nierdzewkę. Jest pan, idziemy. Jak widzicie, nagrywanie vlogów w czasie remontu jest po prostu prawie niemożliwe. Musielibyśmy chyba mieć kogoś na stałe, ale jakby nie jesteśmy aż takimi youtuberami, żeby mieć asystenta do operatora. A może jakbyśmy mieli, to wtedy byśmy się stanęli, więc... Stanęli. Jak dzieci, po prostu wtedy nie byśmy wiem, stanęli, kochani. Byśmy stanęli chyba na głowie. Stanęli. Widzę, że jest nowomowa tego... Juliana. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę wjeżdżać. Witam serdecznie. Widzę, że ty stęskniłeś się za lataniem. Stęskniłem się za lataniem. A może powinniśmy takie codzienne vlogi nagrywać, jak myślicie? Nie pakuj się w to, bo i tak nic z tego nie wyjdzie. Generalnie jak wpadam w wir pracy, to po prostu dla mnie próba nagrywania w tym czasie jest tą męką. A ja też nie jestem codziennie na poli, po prostu, nie? Wybijam je z rytmu. Uważa na głowę. Znając mnie, to tylko Dawidowski jest w stanie wleźć w opuszczającą się klapę. No właśnie. Ożysz ty. Jest tego towaru trochę. O. Taki duży tir, a taka mała przesyłka. Ile to wszystko waży? Tak, a, no, to pół biedy, to nie tak źle. Leciutkie. Pikuś. Szaleństwo.
idę. Teoretycznie gdziekolwiek pan to rzuci, będzie dobrze. Dobrze. Dobra, to niech tak. Pan tu. A zaraz, moment. Dobra. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękujemy pięknie. Oj, to jest wszystko tak pięknie opakowane, że my tutaj chyba nic nie... Może nie, to zostawmy to. Nie, to się nie godzi. Nie teraz. Dziękujemy również. U nas nie ma weekendów. Tyle, że u nas nie ma weekendów. No fajnie, super. W ogóle mega sprawnie to poszło. Wczoraj w załadunek w Białymstoku, dzisiaj już w Gdańsku. No, piękna. Świeci się. Odbijam się. Lśni. Czy ja się odbiję tutaj? Dobra, tak. Słuchajcie. To zobaczycie, jak rozpakujemy i zainstalujemy. No, to jeszcze chwilę. Będziemy już montować. No ale co tam jest w ogóle? Ślizg do kotwicy, no, są cztery te pilersy, te pały, nie wiem, kurde, pilersy, słupy, pilersy, słupy pilersy. Które będą podtrzymywać tą nową część dachu, tak. Która leci na górę kokpitu, tak? Ona, nie wiem, czy pamiętacie, ona już była na łódce, tylko że pojechała z powrotem na warsztat po to, żeby ją tam wykończyć. No i mało nas nie wykończyła, faktycznie. Dobra, po małej przerwie wracamy na antenę. Słuchajcie, witamy znowu na poli. Tutaj remont trwa. Dobra. To co? Zacznę się od chwalenia. To może od, tak, piwnicy, tak? Tak, największe osiągnięcie zeszłego tygodnia. Witamy w Hadesie. To było nie tylko dowiezienie galeona na kontener na Bremerhaven, no, ale również poskładanie przed tym, dosłownie na minuty przed wyjazdem, poskładanie całej elektryki, tego kręgosłupa. I patrzcie, co tu się dzieje. 12 pięknych, litowych akumulatorów, które generalnie zwiększyliśmy pojemność o 50% z tego, co byliśmy. I popatrzcie, jakie to są kosmiczne te. Wiecie, co to znaczy, kuźwa, połączyć to wszystko w kupę? Taki kabel z drugim takim kablem na takiej klemie? Masakra po prostu, masakra. Trzymałem jedną rzecz w zębach, drugą na ramieniu i dwoma rękami skręcałem to jakimś cudem. Dostęp jest beznadziejny, więc zrobiłem sobie po prostu, krótko mówiąc, harakiri lekkie. Ale zakładam, że to jest założone na ładne parę lat bez ruszania. Okay. Więc po prostu, no. I pozabezpieczane, już wszystko pomocowane, także... To jest ta słynna półka, którą parę miesięcy temu odchudzałem. O tą półkę było wiele kłótni, chciałam dodać. Tak, było, to prawda. Tego nie wiedziałem, no i ja wiem. Słuchajcie, to jest całe poskładane, czyli ta szafa, w której się cały ten prąd ładnie rozchodzi. O, a tu już jest, że tak powiem, to jest część prądu zmiennego. Proszę, o. I to już część działa, bo cała łódka już się, o, proszę, ładnie świeci. Nie zauważyłam tego. No widzisz, nie zauważyłeś. A tu, proszę. Światło na poli. Jest generalnie temat. Temat już jest ogarnięty. Wszystko jest fajnie zrobione. O, tu jeszcze jakiś jeden kabelek mi został do wyciągnięcia. Bo tutaj też niezły recykling odchodzi. O. Także to jest. Nie mam swojego telefonu, bo bym pokazał, jak ładnie teraz na Bluetoothie wszystko chodzi. Dlatego te ekrany już są porozłączane. Bo teraz już jest nowa technologia, wszystko na Bluetoothie chodzi. I co? Co tu jeszcze jest? No tu jest taki względny już porządek. O! Mamy te nowe półki, takie ładne. Wszystko poukładane. Troszeczkę już kabli i rur leży tam, gdzie trzeba, ale jeszcze tam z tyłu, widzicie, jest lekkie mambo jumbo, do którego muszę wrócić i zrobić tam skrzynkę rozdzielnie zmiennego prądu. Jeszcze jedną. I wszystko ładnie połączyć. A to jest chyba robota na dzisiaj i jutro. I już będzie gotowe. No, a tu mamy już, widzicie, cała elektryka się pokazuje na tym ekraniku i wszystko fajnie śmiga. Także to mamy. To troszeczkę wszystko jeszcze porozkręcane, ale to dlatego, że co chwila wynika jakaś kwestia, że trzeba jakiś przewód pociągnąć, rozciągnąć, zamienić i tak dalej, więc na razie jeszcze tego nie skręcam. No, tutaj... No, tutaj już w salonie generalnie tak, cały środek jest w ogóle już wymalowany. Może tego nie widać, ale to też jest wszystko przygotowane do instalacji poduszek. Tutaj przez ostatnie tygodnie Adam z Mikołajem genialne kanapy zrobili, więc zobaczcie. Tutaj będzie mnóstwo przechowywania i jest żywności. Na tym będą poduszki, więc będą też... Pamiętacie te cholerne szurówniki. Dziury w sklejkach, w które trzeba było nurkować i na łbie nam leżała wtedy kanapa? No, to tak całe kiedyś wyglądało, a teraz to będzie po prostu się podnosi. Mi codziennie podwyższało ciśnienia, że mam niskie, to dochodziło do normalnego poziomu, ale jakby... To co my teraz zrobimy? Słynny Piotruś, że tak powiem, też Słynny Piotruś został też zagospodarowany, tak. No, więc tutaj naprawdę się dzieje. Głośniki już wyszą, muzyka już gra, więc jest nieźle. Tak, wszędzie na ścianach, nie marcie się, to zielone, to są gotowe przestrzenie do tego, żeby nałożyć z powrotem nasze obicia tapicerkowe. Które robią się właśnie na warsztacie. Tak, i co? Tutaj leci rewizja elektryki, która leci na maszt.
Tu jest fajny zwycz, który będzie zdejmował wszystkie dane z masztu, z czterech skrętek, na których będą podpięte kamery, także słuchajcie, będzie live z masztu. Tutaj w Polinezji też no, dzieje się, bo trochę przeorganizowaliśmy też kajutę, żeby ją rozszerzyć, tak? Bo jednak Polinezja jest wąską kabiną, dla dwóch osób, pary, bez problemu, ale to co Adam wymyślił to, że po pierwsze są super półki na bokach, teraz tapicerka będzie przyczepiona bezpośrednio do ściany, a wcześniej jeszcze były takie tutaj listewki drewniane i ta tapicerka dopiero gdzieś była odtąd, więc zyskaliśmy około 10 cm, to optycznie mega nam tutaj zmieni wszystko, tak? No i jedyna jeszcze jest walka mega mocno w tym momencie z naszym sterem strumieniowym, bo akurat na nim stoimy. Tak, bo się okazało, że jakiś kolejny element jego jest do zamówienia i mam nadzieję, że nas nie będzie kosztował tyle co nowego. Już go montowali panowie i już myśleliśmy, że będzie działał. Niestety się okazało, że coś znowu nie działa, więc generalnie... Przekaźnik. 6 lat i tak go nie używaliśmy, ale no. No, wydaliśmy kupę kasy na niego 7 lat temu i po prostu nie wiedzieliśmy, więc w którą stronę. Boli nas, żeby nie ten... Teraz znowu okazuje się, że inwestujemy pieniądze w coś, co de facto i tak właściwie... Mam nadzieję, że Poli będzie dzięki temu bardziej ruchliwa. No, a tutaj odbywa się instalacja tych całych bajerów do kotwicy, sterowania do kotwicy. Tylko jeszcze cały czas nie mam dokładnie określonego miejsca, bo jeszcze się okazało, że wczoraj jak otworzyłem nowy cały sprzęt, który sobie tutaj ustawiłem, o proszę, to okazało się, że jest czujnik do długości łańcucha, taki bajer. Mhm. I ten czujnik do długości łańcucha ma konkretnej długości kabel, który być może przedłużę, ale na razie ma konkretnej długości kabel i to zobowiązuje, żeby ta cała elektronika wylądowała w jednym miejscu na ścianie. No więc zobaczymy. To są takie właśnie szczegóły, które później zaważają o tym, gdzie co jest umiejscowione. Też powoli wchodzimy w detal, bo stwierdziłam, że nie będę czekać na ostatni tydzień, jeśli chodzi o dekorowania, więc już ogarniamy firanki, już u Adama w domu są torby z różnymi dekoracjami, wazonikami, sztucznymi kwiatami. Ja wiem, że to w ogóle w tym momencie wygląda abstrakcyjnie, ale w ogóle jeszcze tak, słuchajcie, w ogóle też zgłosił się do nas Karol ostatnio i po godzinach przychodzi do nas, też nam trochę tu pomaga i właśnie między innymi mamy właśnie w łazienkach naszego blatu z kuchni Koreanu, mamy teraz tutaj blaty w łazience, bo tak zutylizowaliśmy sobie ten materiał, bo w kuchni on się w ogóle nam nie sprawdzał. Mega się brudził, więc utrzymanie go w czystości było po prostu w ogóle tematem abstrakcyjnym, więc stwierdziliśmy, że jak i tak już robimy, słuchajcie, tutaj całą kuchnię nową, no to po prostu blat, zmieniamy też blat na taki bardziej, gdzie nie będzie widać każdego po prostu śladu, nie wiem, herbaty, tak, po herbacie, bo ten Korean nam zostawiał ślady po wszystkim. Co? No więc tak, tutaj za chwilę będzie kuchnia instalowana, podłoga już jest też przygotowana do położenia na niej wykładziny. Nie kładziemy teraz tego, bo nie chcemy, żeby się to niszczyło, więc to będzie w ostatnim momencie. Zanim pójdziesz do kaminy, tylko chciałem powiedzieć, że tutaj elektryka już też jest gotowa, wszystko śmiga, tak? Nawet się świeci. O. Więc tu już jest normalnie zasilanie, wszystko ok. Nawet założyliśmy sobie alarm do tego wszystkiego, którego zresztą sterowanie jest tam pod tym, pod biurkiem. To dzięki akurat Jackowi, naszemu agentowi specjalnemu. Tak, dobra. Słuchajcie, jak widzicie, u nas dzieje, więc my się zabieramy do roboty. Ja, Bartek, nie wiem, co ty masz dzisiaj w planie, ja dzisiaj ogarniam nasze kabiny, bo muszę wywalić wszystkie nasze rzeczy, żebyśmy mogli postawić zajebisty mechanizm, który będzie podnosił i tam wszystko będzie już dostępne. Więc ja muszę dzisiaj to ogarnąć. A ty co robisz? Ja będę tę kotwicę montował. Kotwicę montować. No dobra, nic, nieważne. Pokaż ten mechanizm. Więc bajer jest taki, że kupiliśmy po prostu w IKEA 2T. Dwie ramy i Mikołaj jest spiął w jedną. I teraz efekt będzie taki, że będzie to na zawiasach. Po na siłownikach będzie się podnosić, dzięki temu mamy dostęp do całego łóżka pod spodem. W ogóle mega. Szat. Co za luksus. Tu też się grubo dzieje, bo tu, tak jak wspomniałem, tu są trzy kabestany, tak? I do każdego z nich muszę styczniki podłączyć i muszę zasilanie 400 amper musi iść tutaj, więc z dołu ciągnę grube kable i tu będzie rozdzielnia normalnie na zasilanie tych wszystkich kabestanów. A teraz... Dobra, ja do roboty. Ty też. Szybko! Zabiję się, bo szybko? Nie. Bez przesady. Co tam? Co się dzieje? Co tu będzie? Już widzę, bo już są krople pod tymi. Że znajdziemy przynajmniej, gdzie są jeszcze problemy i uszczelnimy całkowicie dach. Już nie będzie takich jaj. Masz. O, no pięknie. O, grubo. Pięknie.
To jest ta woda z Florydy jeszcze pewnie. Woda z Florydy. To święta woda. Święta woda amerykańska. Aqua de Florida. Aqua de Florida. Aqua de Florida. Świetnie. No to niestety, jak montowaliśmy jeszcze panele w Stanach 7 lat temu, to już uciekło. To już była podejrzana sytuacja. A ja nie wiem, w jaki sposób. A ja wiem skąd. Skąd? Bo wiesz, że podstawa masztu była ze zbutwiałej tej sklejki. No i styk. Wszystko to, co przykręcasz do pokładu. W naszej strefie wojny. Strefa wojny, zdecydowanie. A co tu, kochanie, wyrabia? Na pewno nie wiecie, bo skąd macie wiedzieć, że Ania przede wszystkim jest królową koszyczków i pojemników, więc generalnie cel teraz na poli jest wszystko cudownie zorganizować. Teraz tutaj pokupowałam chyba już 30 pojemników i teraz tutaj już to poukładałam tu w szafkach. No, a w międzyczasie w ogóle chciałam w ogóle powiedzieć taką historię, bo półtora tygodnia temu mieliśmy nasz event przy Poli i co? I między innymi tam sprzedawaliśmy już nasze gadżety z butiku, nasze gadżety z żagla, ale najważniejsza rzecz, 2 miesiące temu dałam posta, że pozbywałam się wszystkich książek, które ważyły, nie wiem, z 20-30 kg, kochanie, i było mi się ciężko z tym pożegnać. Tak gdzieś za 200 kg. Możliwe. Bo jednak jestem fanką książek, ale okazało się, że te książki poszły dalej w świat i trafiły w dobre ręce, więc bardzo się cieszę. I w ogóle chciałam w ogóle powiedzieć, podzielić się z Wami czymś, co ostatnio odkryłam, czyli słuchanie audiobooków. Przyznaję, że jakby długo się do tego zmierzałam, aż w końcu nie miałam wyjścia, bo Bartek stwierdził, że musimy ograniczać wagę. I trafiłam ostatnio na aplikację BookBeat. Nie wiem, wydaje mi się, że jest to trochę tak jak taki Netflix, tylko z książkami. I przyznaję, że w ogóle jestem naprawdę zachwycona i dzieci również, bo od właściwie 2 tygodni testujemy, czytamy, słuchamy, bo to też właściwie są tutaj e-booki, ale przede wszystkim jest bardzo dużo książek i dla dzieci, i dla dorosłych, również w różnych językach. Można sobie tu wybrać kategorie, są też inspiracje, czyli według oczywiście naszych preferencji już aplikacja wie, co tam jest dla nas fajne. Ale co jest bardzo ważne, jest to, że można to ściągnąć w wersji offline. Więc wydaje mi się, że dla nas po prostu jest to idealne, że możemy po prostu później w czasie płynięcia, żeglugi słuchać takich audiobooków i taka choroba morska jest nam niestraszna. I nagle milion książek waży tyle, co tablet. No, a jeszcze coś fajnego wczoraj wieczorem, bo słucham teraz Remigiusza Mroza i tam lektorka czyta w takim powolnym tempie, naprawdę powolnym, i można przyspieszyć, i przyspieszyłam wczoraj 20%, więc BookBeat, słuchajcie, 30 dni darmowe konto, więc można się po prostu słuchać, przetestować. Link aktywacyjny jest na dole, wpisujecie hasło Sail Oceans i wtedy przez 30 dni testujecie. I bardzo jestem ciekawa Waszych opinii, szczególnie tradycjonalistów. Ja wiem, jak to czasami na starość tych korzeni nie można przesadzać i z tymi książkami trochę jest podobnie, ale powiem Wam, że ja się przekonałam. I wczoraj, wieszając pranie, przysłuchałam 25 minut. Generalnie było to też taki przyjemny relaks, wytworny. No dobra, to słuchajcie, tutaj szlifierka w tle, a ja wracam do książki. Sorry, kochanie, nie ma mnie. Nara. Play. A ty co dzisiaj robisz? Ja do pracy. Będę z Adamem montował ten nowy ślizg kotwiczny. To ja zastanę się to z kamerą. Przyjdź, tu musimy go pokazać, bo to jest dzieło sztuki, no. Naprawdę, jest przepiękne. Gdzie idziemy? It's good. O kurde, kochanie, ja widzę, że dzisiaj tu na grubo lecisz. Mówiliśmy Wam, że będzie część estetyczna, za chwilę Wam pokażę. Naszła Cię pora? Naszła pora. Już nie umiem mówić po polsku, mimo że rok w Polsce spędziliśmy, to wcale nic nie znaczy. Segredos vêm da floresta de luz pra te amar, pra te amar. Abre a consciência dos seus filhos a crescer.